Witam w kolejnym wywiadzie na luzie. Naszym gościem jest Katarzyna Cygan. Witam Cię serdecznie na kanapie. Witam. Pierwsze pytanie, które usłyszała każda zawodniczka siedząc na kanapie. Jak zaczęła się Twoja przygoda z piłką ręczną? Moja przygoda zaczęła się w drugiej klasie podstawówki. Jak moja starsza siostra też zaczęła trenować piłkę ręczną, zabrała mnie po prostu na trening i spodobało mi się to i zaczęłam grać w piłkę. A co Ciebie przekonało, żeby zasilić akurat elbląski zespół? Śledziłam rozgrywki Elbląga i wydaje mi się, że to jest zespół, który ma tak jakby własny styl grania. Są nowe zawodniczki, młode i starsze. Wydaje mi się, że można czerpać dużo doświadczenia od starszych zawodniczek i to mnie skłoniło, żeby przyjść do Elbląga. Za Wami zwycięski mecz z zespołem z Chorzowa. Patrząc na pojedynek z Ruchem z pierwszej rundy, spodziewaliśmy się bardziej okazałego zwycięstwa. Pokusisz się o porównanie tych dwóch pojedynków? No, co to można porównywać? No, w drugim meczu wyszłyśmy, wydaje mi się, że zbyt pewnie. Tak jakby trochę zlekceważyłyśmy przeciwnika po tym pierwszym meczu. No, a Chorzowianki pokazały, na co je stać, ale dobrze, że wyszłyśmy przynajmniej z 3 punktami, bo było groźnie. To może wróćmy jeszcze do tego spotkania. Powiedz, jak rodzinne granie przeciwko sobie? Jak to jest zagrać przeciwko siostrze? Na pewno są to większe emocje, ale nie gramy naprawdę naprzeciwko siebie. Wtedy mogłoby być gorzej, jakieś sprzeczki. Jak wcześniej grałyśmy w innych zespołach naprzeciwko siebie, to właśnie kłóciłyśmy się mocno. W najbliższy weekend czeka Was kolejny mecz u siebie. Przeciwniczkami będą Piotrkowianki. Jak nastroje przed tym meczem? Co będzie kluczem do zwycięstwa? Nastroje są dobre. Ostatnio na treningach idzie nam coraz lepiej, coraz łatwiej nam się gra ze sobą. Wydaje mi się, że będzie dobrze. A kluczem do zwycięstwa będzie na pewno gra w obronie i skuteczny atak. W kobiecej szatni odbywają się czasem męskie rozmowy. Czy po słabym meczu zdarza Wam się na przykład nawrzeszczeć na siebie? To znaczy nawrzeszczeć może nie, ale takie rozmowy są w szatni na pewno. Ale nie krzyczymy sobie. Rzut z dystansu jest Twoją mocną stroną. Które elementy sztuki handbolowej jeszcze są do poprawy? Wydaje mi się, że do poprawy na pewno jest granie tak jakby spokojniejsze, patrzenie na to bardziej, co przeciwnik robi, już takie dojrzalsze granie niż właśnie rzucanie w emocjach. Tak. No to może powiedz nam, najgorsza, najtrudniejsza pozycja na boisku piłki ręcznej to, i jak się pokusisz jeszcze, dlaczego akurat to, co powiesz? Wydaje mi się, że najgorzej, jak na kole ktoś stoi, czy wbiegamy na koło. Tam jest strasznie dużo szarpania, przepychania, jeszcze rzadko się dostaje piłkę, więc wydaje mi się, że to jest najtrudniejsza pozycja. SMS z kadry juniorskie, młodzieżowe. Kiedy przyjdzie czas na kadry seniorek? No, zobaczymy, jak to się potoczy. To wiem, może niedługo. Chciałabym oczywiście. Wracając do meczu z Piotrkowią, który się niedługo odbędzie. To jest ostatni pojedynek przed przerwą na kadrę świąteczną. Może zdradź nam, jaka jest Twoja ulubiona potrawa? Może być niekoniecznie świąteczna. Pierogi z grzybami babci, najlepsze. Pozostając w tej świątecznej atmosferze, to może na koniec nam powiedz, co Mikołaj, święty Mikołaj może przynieść pod choinkę Katarzynie Cygan? Lepszą formę na następne mecze może. O to proszę też kibice świętego Mikołaja. Forma dla Kasi, żeby mogła się sprawdzić. A ostatnie, co musisz zrobić, to nominacja. Kogo nominujesz na kanapę? Julkę Schulz. Julia, zapraszamy Cię do nas na kanapę. Do zobaczenia.